bardzo miło mi spotkać się przed świętami w takim gronie osób, które nie tylko sprawnie realizują projekty w największym, a też jednym z najtrudniejszych programów operacyjnych tej perspektywy, czyli w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. I nie tylko sprawnie realizujecie, ale jeszcze potraficie bardzo dobrze te projekty promować, bo to jest druga bardzo istotna część tego, co robimy. Bez promocji nikt by o tym programie nie słyszał i nie słyszałby także o Was. Projekt ten otrzymał nagrodę w kategorii Internet, strony internetowe i media społecznościowe. Na szczególną uwagę komisji zwrócił uwagę blok literacki poświęcony modernizacji dworca PKP, a przede wszystkim nietypowa forma promocji. Dlatego raz jeszcze gratuluję nagrody i liczę, że pozostałe strony internetowe pozostałych dworców również będą miały szansę w przyszłości na tego typu nagrody.